Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądać łódeczkę dla naszego kolegi. Jesteśmy w centrum Sztokholmu. Będziemy oglądać MF Marine 6600 FC z silnikiem Suzuki 140 koni z 2008 roku. Zapraszam do oglądania. Bardzo ciekawa łódź na szwedzkie warunki. Tak jak wspomniałem, łódź 2,60 metra szerokości, 6,60 długości. Wszystkie szyby w łodzi są hartowane ze szkła. Także to jest bardzo duża zaleta. Tutaj z tyłu widzimy silniczek, kotwice. Łódź jest wyposażona w silnik 140 koni zaburtowy, oczywiście benzynowy. W środku tutaj po prawej stronie mamy toaletę, zacznijmy od lewej strony. Na rufie łodzi jest kabina, która jest zasłonięta przez drabinkę. Żeby się tam dostać, trzeba tą drabinkę podnieść. Tutaj mogą przespać się dwie osoby. Znaleźliśmy w końcu stolik, którego szukaliśmy. Znajduje się tutaj w kabinie. Po opuszczeniu tej drabinki niestety blokuje również drzwi do toalety. Niezbyt dobre rozwiązanie. Więc aby dostać się do toalety, drabinka musi zostać podniesiona. Sama toaleta jest ok. Piękne okno trzeba zasłonić. Toaleta jest manualna, także trzeba pompować. Po lewej stronie łodzi mamy szafeczkę do powieszenia ubrań, kapoków, różnych takich rzeczy. Siedzenia tutaj praktycznie mogą siedzieć 4 osoby. Stolik przesuwany i zdejmowany. Miejsce pod nogami, bakistem można coś schować pod spodem. Lodóweczka, myślę, że to jest około 60 litrów. Izoterma. Spanie z przodu. Myślę, że tutaj dwie osoby mogą się przespać bez większego problemu. Shipper dach, który się otwiera, blokuje się w 3 różnych położenia. Bardzo fajna rzecz do przewieszenia łodzi. Po prawej stronie łodzi mamy przyrządy od silnika, obroty, godziny pracy itd. itd. Mocowanie do GPS-u, Raymarin, sterowanie kierownicy jest hydrauliczne. Tutaj jest sterowanie do Webasto, przełączniki od wody itd. Tabliczka znamionowa, tutaj jest troszeczkę więcej przełączników. Od świateł, bezpieczniki, to są bezpieczniki, przepraszam. Tutaj widać tłumik od Webasto i ujście całego Webasto. Troszeczkę kabli, dojście do manetki. Tą drabinkę można unieść i zaczepić u góry, żeby było łatwiej wejść do sypialni, położyć się i żeby to nie przeszkadzało. Nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, ale łódź wcale nie jest duża. I tak wygląda spanie. Tutaj pod spodem są bakisty, praktycznie z każdej strony. Materace są w całkiem przyzwoitym stanie, troszeczkę zakurzone. Wypadałoby je odkurzyć, w ostateczności uprać.
Tutaj centralnie jest umieszczony zbiornik na wodę. Niestety zbiornik jest plastikowy typu worek, ale bardzo dobrze się to sprawdza. Po prawej stronie również będziemy mieli małą bakistę, gdzie można wrzucić różne potrzebne rzeczy. To są dodatkowe zasłonki na szyby przednie. Tutaj mamy zamontowane webasto, tak jak mówiłem, Airtop 200, czyli 2000 watów, oczywiście na diesla, także będzie dodatkowy zbiornik do tego ogrzewania. Podłoga jest z laminatu. Tutaj mamy szuflady, 3 sztuki. Nie jest to duże, ale uważam, że wystarczające na taki 2-3-dniowy wypad. Można tutaj coś zapakować. Teraz tak, pod siedzeniem mamy płytę grzewczą. Zaraz to otworzę. Dokładnie w ten sposób. I zlew, niestety tylko i wyłącznie z zimną wodą. To jest fajne, wyprowadzona wentylacja na szyby, gdyby parowały. Bardzo dobry pomysł. Tutaj jest GPS, który jest w tym momencie niezamontowany. I tak wygląda łódeczka. Troszeczkę pracy, czyszczenia i będzie wspaniała. Fotel przedni, można siedzieć do tyłu lub do przodu. Bardzo fajna sprawa. Panel słoneczny, 50 W. Widać, że troszeczkę mchu na łodzi jest, tak jak mówiłem. Łódź potrzebuje polerowania. Ale nie ma uszkodzeń w żelkocie. Z tyłu tutaj jest miejsce na liny, noga do stolika, a pod spodem są baterie, sterownik do panela słonecznego. Baterii totalnie jest 3. Jedna jest do silnika, 2 do używania na łodzi. To jest zbiornik do diesla. No i wspaniały silnik Suzuki 140 koni z roku 2008. Troszeczkę przebrudzony, ale nie ma, zero wycieków. Troszeczkę widać tutaj białą rysę, zarysowany jest. Kapa również jest zarysowana u góry. Spróbujemy go odpalić. Zobaczymy, jak to chodzi. W tym momencie czekamy na kluczyki, które sprzedawca musi nam przynieść, żeby spróbować odpalić silnik. Przejdę na przytłodzi i przechodzimy tą dużą, otwartą szybą po drabince. Wiele tutaj tak naprawdę nie ma. Z przodu jest luka, w której można trzymać kotwice, liny. Tutaj odbijacze się nie zmieszczą. Są mocowania po prawej i po lewej stronie łodzi. Także tak to wygląda. Bardzo ciekawa łódź. Panel słoneczny, tak jak mówiłem, i oświetlenie nawigacyjne. Mamy troszeczkę problem z odpaleniem silnika. Nie chcę kręcić. Wszystko się świeci, wszystko wygląda na to, że jest ok, ale silnik nie chce wystartować. Podejrzewam, że tutaj jest immobilizer. Jest. Jak ci chuj. Entling, a gdzie woda leci? Leci woda, widzisz? Wylatuje woda. Oj, słabiutko. Słabiutko woda leci. O, leci woda, dobrze, leci. Po wielkich trudach silnik w końcu odpalił. Tak jak myślałem, jest zabezpieczony immobilizerem. A może ty byś chciał kupić łódkę ze Szwecji? Tutaj jest bardzo duży rynek, jeżeli chodzi o takie łodzie. W opisie filmu udostępnię link do mariny, w której oglądaliśmy łódź. Udostępnię również mój numer telefonu, gdybyś potrzebował pomocy i szukał łodzi. A tu udostępnij mój film
i polub go. Dziękuję pięknie za oglądanie.